Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witamy na kanale Świat co, Dlaczego witamy? Bo tutaj jest futerko. Tutaj misia sobie śpi na prawie całym biurku i dzisiaj mam warunki spartańskie, ale jakoś damy radę ogarnąć ten programik. Przepraszam, yy, film, film. Yy, Suseł, jak widać, Kamelonik nam się tutaj pojawił na koszulce. Co oznacza, że będzie oczywiście Open Suzy. Dzisiaj Wam pokażę w sumie po raz kolejny w przeciągu ostatnich chyba dwóch lat, coś takiego, Open Suzy w tej nowej wersji Aeon. Czym to dokładnie jest, postaram się wyjaśnić za sekundkę dokładnie. Zobaczycie oczywiście to na żywym sprzęcie. Niestety z dość dużymi problemami. No cóż, samo życie. Gorąco zapraszamy, tak? Zapraszamy na film. Okej, okay, słuchajcie, Open Susie składa się, można powiedzieć, z trzech takich wydań podstawowych. Tumbleweed, czyli to jest wydanie ciągłe. Coś dla Art, coś dla la Manjaro, coś w tym rodzaju. Ciągle jest aktualizowane i tak dalej. Jedne z najnowszych pakietów. Drugi to jest LIP. LIP z którego skorzystam już praktycznie tydzień, można powiedzieć. Jest to wydanie oparte o tak zwanego SLES-a. Suzy Linux Enterprise Server. Jest różnica między Suzy a Open Suzy. Open Suzy jest to projekt otwarto-otwarto-źródłowy, robiony przez społeczność i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ze wsparciem Suzy. Natomiast samo Suzy jest to firma matka, która brzydko powiem, produkuje lesa, czyli linusa serwerowego, typowo korporacyjnego, płatnego, z tam wsparciem i tak dalej, i tak dalej, tak? Do tego dochodzi nam jeszcze MicroOS, to jest taki podsystem, podkategoria, można powiedzieć, są to systemy tylko do odczytu, w trybie, tak zwanym trybie do odczytu, to jest raz, tylko do gdzie partycy są tylko do odczytu, partycja główna. Dodatkowo mamy tu stosowane tak zwane y aktualizacje atomowe, czyli cały system jest dawany naraz, po prostu jako jeden główny plik jest ściągany automatycznie itd., itd., Coś na zasadzie macOS'a, tak? bo na macOSie nie instalujecie sobie update'u pakietów, tylko cały system macie od razu buch po prostu ściągany, instalowany i tak dalej. Taka jest mniej więcej zasada. Ja też chcę dokładnie sobie o tym poczytać. Proszę bardzo, informacje są dostępne jak najbardziej. AEON Desktop. Tutaj są dwa takie, to może, można powiedzieć, że to jest rozgałęzienie Microesa i są tutaj dwa takie podwydania. AEON jest to oparte na GNOME i mamy również KALPA. Kapa? Kalpa. Kalpa jest na KDE oparte. Ja w tej chwili zajmę się AEONem. Jest to, tak jak powiedziałem, system tylko z partycją główną, tylko do czytu, postawiony w BTRFS-ie, bardzo dobrze tutaj teoretycznie zoptymalizowany, działający. Nie jest go łatwo zepsuć i jest to, od razu mówię, system minimalny, znaczy minimalny. Posiada GUI, tak? Posiada desktop, ale jest minimalny zestaw aplikacji. Do komputeru możemy użyć sobie tam na przykład nazwanego Distroboxa, o którym za chwileczkę powiem, albo flatpaków ewentualnie grzebać w samym systemie, ale nie jest to po prostu zalecane. Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli go sobie pobrać, instalator jest mega prosty, to autentycznie są dwa kliki i system stoi, z tym jest instalowany, nie ma tutaj żadnego wyboru pakietów itd. Tak tak Wszystko jest zrobione automatycznie za użytkownika. Tak to mniej więcej wygląda. Od razu powiem jeszcze tutaj, nie ma normalnego pliku ISO, jest tutaj to rozpowszechniane. kurczę zacząłem pobierać znowu w tak zwanym RAW XZ. Najlepiej to nagrywać po prostu balena Ether, bo to się da. Nie będzie działać w tym Wentoju z tego co kojarzę. Można to teoretycznie przerobić na ISO, ale ja tego nie robiłem. Po prostu wziąłem sobie dysk, przekopiowałem i tak dalej. Instalacja 2 minuty, 2,5 do 3 minuty z max. Bardzo fajnie się tutaj to, że tak powiem, robi. To nie jest system dla każdego, ale też jeszcze będę mówił od razu, tak. Znaczy w trakcie, w trakcie tego. Dobra, żeby nie przedłużać, zapraszam na żeby Sprzęt. Zobaczycie jak to się spisuje i powiem mniej więcej co. Co jest czym i po co i dlaczego? Dobra, jestem na pulpicie. Dlaczego pan nie pokazuje okna logowania? Bo to są mega problemy. Jeżeli macie NVIDIA to macie problem, duży problem, ponieważ pierwsza sprawa, teoretycznie ten cały system odpala się nam jako nowo, ale chyba nie do końca. Ponieważ tutaj w ustawieniach systemu pokazuje nam, że mamy renderowanie software'owe, software rendering i to czuć. Po prostu jest delikatnie mówiąc koszmarny. Przesuwanie okna to nawet 90% zajętości procesora, więc jest, jest tragicznie. Jak na nowo, to naprawdę jak na nowo jest tutaj po prostu tragicznie. Druga sprawa, to jest tak jak powiedziałem, oparte na btrfs Są tutaj robione non-stop migawki, tak? Jakieś uaktualnienia robicie i tak dalej, i tak dalej, bo można robić samemu i macie robioną migawkę. Ok, fajnie, bardzo się przydaje, tutaj bardzo, bardzo to się przydaje. Kolejna rzecz, jeżeli już się cudem zalogujemy i to zacznie działać, ja wiem, to jest RC, to jest kandydat do wydania, ale to bardziej się zachowuje jak taka wczesna beta. O co mi tutaj chodzi? Słuchajcie, czasami macie po prostu krzyżyk na ekranie, taki z X11, to kojarzycie? To jest starzy wyjadacze Linuxowi wiedzą o co chodzi, nie? I, I to jest koniec. Czarny ekran do widzenia i nic tutaj nam nie działa. Ja się męczę od wczoraj, czyli w sumie już... 20, ponad 24 godziny, żeby zainstalować sterowniki NVIDIA. O -o o, 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 robiłem tu cuda. Jest jeden dobry post na Redditie, gdzie tam goście tłumaczą, jak to zainstalować. Ja postępowałem według tego. Nie działa. Chciałem to zainstalować według prawdziwego posta, tak, który jest na Wiki Aeon. A, a, też nie, po prostu tu się jakieś de facto, można powiedzieć, cuda dzieją, słuchajcie, instalacja tutaj czegokolwiek jest małe, jest bardzo utrudniona, powiem to tak, znaczy, utrudniona, wiem, można stosować sobie flatpaki, jest fajniej, i, i to pewnie działa, tak? bo to działa, można użyć Distroboxa, którego wam pokażę i to też działa, nie, spoko, ale jeżeli chcecie zainstalować np. sterem albo dodać do systemu, to normalnie tutaj nie da się użyć menedżera, tak? czyli nie ma sudo zyper install coś tam. No nie, bo to jest system tylko do czytu. Trzeba to zrobić w sposób następujący: sudo transactional update interactive package install i dopiero lecą pakiety. To są jedne z moich setek prób albo kilkudziesięciu prób instalacji tego w różny sposób. I to po prostu nie działa. Sterownik się niby instalują, niby wchodzą, ładuje się ten ekran podglądu Nvidia ze sterownikami, ale nie ma modułów. Po prostu one nie działają. A jak widać mam tutaj kernel source czy kernel headers. Naprawdę próbowałem już kilkudziesięciu rzeczy. Próbuję tego non stop i po prostu to nie rusza, dlatego bawię się na nowo. Próbuję zrobić jakoś, ogarnąć to no, nider, tak? Nie ready, tylko skompilować po prostu. Słuchajcie, to jest migawka, nie wiem, która dziesiąta albo 11. Dlatego, że co próbuję coś zrobić, to tu się robi nowa migawka, tak? W ten sposób to jest zrobione. Ostatnia migawka troszeczkę się zrobiła. Co ja tu robiłem ostatnio? To w ogóle system już nie wstał, powiem to tak. To nie jest DistroBox, distro Interactive, coś tu grzebałem, aha, chciałem zblacklistować, tak? Tak zwaną Blacklistę na Nowo. Bo teoretycznie sterowniki się wgrywają. To wygląda tak, jakby moduł się nie chciał załadować i nie, nie ma tu Secure Boota włączonego, nie ma. Normalne inne dystrybucje chodzą bez problemu. Zresztą testowałem tu wczoraj przecież system, tak? Pokazywałem go zresztą. Natomiast tu to po blackliście w ogóle już nic nie działa. Próbowałem blacklistować w, do, w tą grabie, też nie działa. Yy, tutaj jest jeden ciekawy patent, mianowicie moment. Mianowicie tu, tu jest taka fajna rzecz, pomyślałem sobie, no dobra wywalę Nuvo w cholerę. Ale XF86 Video Nuvo nie jest zainstalowane. Jest libdrm Nuvo. Wiecie co się dzieje jak próbujecie to odinstalować? To ja wam pokażę. Naciskamy, bo chcemy to odinstalować. Jeden głupi pakiet, prawda? Chcemy wywalić nowo, co się dzieje. E, lepiej przeczytajcie, co, co jest tutaj do odinstalowania. Mesa, Galium, cały GNOME, GNOME Sessions, wszystko, cały system jest do wylotu. Wow, po prostu dobrze, że zacząłem to czytać, bo myślałem, a klepne będzie chodzić, no, no nie. Tu wyleci wszystko, więc nie jesteście w stanie nowo usunąć z tego systemu. Dlaczego to masz takie powiązania, ja nie wiem. Nie rozumiem, nie wiem, nie wnikam. Zblekistować się tego też nie da, więc jest kaplica, powiem to w ten sposób. No ale okej, okay, to teraz zróbmy tak, bo udało mi się tu i i zainstalować. Tak, dzisiaj będzie w konsoli trochę grzebania. I to wygląda tak, proszę bardzo. Driver nowo, bla bla, bla mode second nowo. Tu już czegoś brakuje, tu czegoś brakuje. No tak to wygląda, że rodziczość jest nie taka, jak powinna być. Waga jest wesoło, bo rozdzielczość jest dobra. Oh my god, Revolution, tu jest taka, tu jest taka. Zobaczymy jeszcze no fecha, żeby było śmieszniej. Bla, 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 A tu jest, gdzie jest rodziczość? Aha, mam niską rodziczość, ale mam wysoką rodziczość, więc yy, szczerze, ja nie wiem, w jakiej rodziczości w tej chwili to nagrywam. Chyba 720p. Chociaż nie wiem, no bo tu widzicie, że jest Full HD jednak, tak? No jest wesoło, powiem to tak. Narzekam na ten system? Tak, on teoretycznie miał wiele ułatwić, polepszyć, usprawnić to, że są aktualizacje atomowe. To może być dla niektórych minusem, bo to wszystko jest zrobione automatycznie, wy nie macie wpływu na to, żadnego na ten system praktyczny, tak? Nie możecie tych aktualizacji nawet zatrzymać bo one się robią, na przykład teraz coś przyszło, no to system sobie to przemieli w tle. I jak już restartujecie system, to już macie nowy system na przykład, tak? Jasne, że możecie wrócić do danej migawki, tak, poprzedniej, ale, ale to jest wszystko automatycznie. Flatpak też jest automatycznie, tak? Więc dla osób, które chciałyby mieć kontrolę nad swoim systemem, to to nie będzie dobry pomysł. Zdecydowanie, jeżeli chodzi tu o minimalizm, ja tutaj zainstalowałem sobie tak zwanego DistroBoxa. Zaraz powiem o czym to jest. To jest takie świetne narzędzie do ogarniania kontenerów. Z tym, że te kontenery potrafią. No, widzicie na przykład tutaj, mam zainstalowanego Kaden live'a i ta w kontenerze w Tumblr dokładnie tutaj, tak? Odpalimy sobie ten kontener, bla, bla, bla. I teraz to, co mam tutaj, to nie jest OpenSUSE Aeon, to jest OpenSUSE Lib. Nie lip, tylko Tumbleweed, proszę bardzo. ETC OS release, bla bla bla. To jest Tumbleweed i mam tutaj dostęp do. Tak by tak maszyna wirtualna, ale to nie jest maszyna wirtualna. E, I teraz sobie tutaj zainstalowałem. Nie, czy to będzie. Czy to się pokaże, czy to się nie pokaże. E, tumbleweed, weź, Znaczy, już jestem Tumbleweed, więc ten. E, ja sobie tutaj zainstalowałem po prostu normalnie w tym. A raz wam pokażę, jak to wygląda. Kurde, będę opowiadał o jak nie. Yy, cyper install. Nie wiem, co tam mogę zainstalować. Kurde, mouse spada. Może się da. Chyba, że sudo trzeba użyć. Nie pamiętam. Tak, sudo trzeba użyć. Yy, kurde, skróty po prostu. Wow, sudo. Nie tak. Tak ma być dokładnie. I teraz ja nie instaluję tych programów w Aeonie, tylko w tym kontenerze, w DistroBoxie właśnie, tak? Klepiemy, jest OK. OK, i najlepsze jest to, że jak sobie użyjecie tutaj tak zwanej, mm, gdzie tutaj to jest? Export, komenda Export, to wtedy ten program jest eksportowany do Aeona, tak jakby. Mousepad, czyli będę mógł go po prostu... Czemu nie działa? Dobra, już wiem co pokrzaniłem, robimy tak. Distrobox. Distro. Dobrze. Distrobox. Kreska export. App i nazwa aplikacji. I on mi w tej chwili przeniesie do mojego głównego Eona. Przynajmniej powinien. Dokładnie tak. I tutaj w głównym eonie pojawi mi się Mousepad. Albo za chwilę jest. Jest Mousepad. Proszę bardzo. Ja odpalam sobie Mousepad. W tej chwili on się uruchamia tutaj w eonie. Ale on jest zainstalowany w kontenerze. Możecie w tym DistroBoxie sobie zrobić dowolną praktycznie dystrybucję Linuxa. DistroBox działa także w dowolnym Linuxie, to nie jest ograniczone e, tylko do, do tego OpenSUSE i AON'a. Działa to po prostu wszędzie, tak? No, to jest. Pierwsza sprawa, Odpalmy sobie Shotcata. Shotcat także jest e, zainstalowany w DistroBoxie, czyli ShotCut to jest wersja z Bo akurat takie mam środowisko tam, proszę bardzo albo od 24.04 i tak dalej, i tak dalej. Tak to nam wygląda. Świetne narzędzie. Jeżeli ktoś tego potrzebuje, to naprawdę jest bomba, tak? To jest jedna z podstawowych nie, metod instalacji oprogramowania, czyli albo robicie sobie to w konsoli po prostu, ewentualnie jest to to, czyli Gnome, oprogramowanie Gnome. To jest to, czego brakowało wczoraj w distro, które wam pokazywałem. Asmilinux Linux, czy AMSI, ASMI Linuxie, tak? Żeby ten soft tam był, to by była potęga, autentycznie, bo on obsługuje wszystko. Obsługuje normalne pakiety i obsługuje tutaj, znaczy tu jest nastawiony głównie na Flatpak'i, tak? No bo normalne pakiety przecież tutaj nie da zainstalować, bo system jest tego do odczytu, immutable tak zwany, nie? W każdym razie, no nie wiem, dajmy sobie cokolwiek, utwórz, nie wiem, dobra, pierwsze lepsze Spotify, mamy z huba instalację, no zainstaluj i wtedy tutaj nic nie musimy grzebać, i normalnie sobie tego można ładnie tutaj używać. Standardowo na dzień dobry tu nie ma praktycznie nic. Kalkulator, ustawienia, monitor systemu, terminal, yy, pomoc, narzędzia. Wszystko, nie ma żadnych LibreOffice, nie ma nic, po prostu nie ma tutaj yy, nic. Tak więc wszystko musicie budować sobie de facto od zera. Nie? Yy, tak jak mówiłem, ze starami Nvidia, no mamy tutaj do, do użytku teoretycznie Spotify, proszę bardzo. Yy. Minus jest taki, że to chodzi trochę wolno, nie wiem dlaczego, nie mówię to o instalacji rzeczy z Distroboxa, bo to chodzi praktycznie tak samo jak na żywym sprzęcie, tylko w ogóle zachowanie tego Aeona jest takie, nie wiem, no klikam i dopiero po chwili się to odpala, teraz jest w miarę troszeczkę lepiej. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Być może przez to, że stare NVIDIA nie są zainstalowane, ale raczej to by się kiepsko rysowało na ekranie, a nie uruchamiało na przykład dość, dość długo, nie? No teraz niby jest w porządku. Zobaczmy sobie na Firefoxa. No teraz jest w miarę. No może się coś odwiesiło, nie wiem. No przedtem było to niezbyt, niezbyt, że to powiem, wydajne, tak? Tak to nam wygląda. Jeżeli chodzi w ogóle o instalację NVIDIA, to... Tutaj jest pełne info. jak to trzeba zrobić, cała ta procedura, z tym że ta procedura nie działa. Po prostu to nie działa. Ja naprawdę próbowałem na różne rzeczy to robić, tak jak już wspominałem wcześniej. Nie ładują się po prostu moduły, moduły Nvidia. A ja jestem pewien, że nie ma tutaj Secure Boota włączonego, więc to nie jest problem. Zresztą wczoraj widzieliście w Asmi Linux ten sam sprzęt, nic nie ruszany, Nvidia bez problemu ruszyła. Tutaj jest ogromna lipa, tak? No Ogólnie mamy tutaj gnoma, nie? ja sobie zdaję sprawę, że to jest RC, kandydat do wydania, to nie jest wersja pełna. Czy oni to poprawią? Mam nadzieję, że w jakiś sposób tak. Y Suzy nie może, po prostu nie może z y zasady, ze swojego licencjonowania, podejścia i tak dalej, i tak dalej, umieszczać z zastrzeżonych rzeczy. Czyli nie ma tutaj kodeków, nie ma sterów NVIDIA zastrzeżonych, nie ma sterowników zastrzeżonych, na przykład do czytników palców do kamer jakiś takich dziwnych kamer na przykład jeżeli macie dziwne kamery w laptopach, które wymagają zewnętrznego programowania to wam tutaj raczej nie ruszy to samo karty wifi na przykład czy inne tam rzeczy tak no trzeba sobie zdawać sprawę to jest distro fos i, i wszystkie rzeczy musicie dodawać tutaj ręcznie o, druga drukarka mi przybyła ciekawe dlaczego tą sam zainstalowałem to to działa tylko jest sprawa taka jak wiecie, pierwszy raz to drukarka tutaj jest wykrywana, trzeba ją wywalić, zainstalować jeszcze raz. Bo ta standardowo tutaj dodawana, ona nie działa. No ja sobie tutaj dodałem driverless, bla bla bla. Pracuje, drukuje, jest, jest w porządku. nie? Poza tym, no gnom jak gnom, tak. Gnom jak gnom. Dźwięk działa na tyle, o ile to działa. E, I tyle, słuchajcie. Mm, teoretycznie ten system ma być bezpieczny. Znaczy bezpieczny pewnie jest, tak? Między innymi ze względu na to, że macie utrudnione grzebanie. Dla mnie, mimo wszystko, dość dużym minusem jest to, że on tu robi wszystko automatycznie. Ja nie mam, nie mam wpływu na to, co tu się dzieje w systemie, czyli nie mogę sobie wstrzymać aktualizacji. Flatpaki tak samo automatycznie lecą do, do przodu, tak? Dla jednych to będzie zaleta, bo nie muszą się o to martwić. Nie? Stawiasz raz, konfigurujesz. I to po prostu teoretycznie i praktycznie działa, nie? Co jakiś czas tam po restarcie macie już nowszą wersję i tak dalej, i tak dalej. Nie musicie nic nic ten, jeżeli, znaczy nic ten. jeżeli wprowadzą nowe wersje, nową rzecz jakąś do gnoma, to będziecie musieli się do niej przyzwyczaić, tak? Bo po restarcie już będzie nowy, nowy gnom, załóżmy w cudzysłowniu. Jasne, że można dzięki BTRFS-owi BTRF, i Migawkom, wrócić sobie do poprzedniej tej, tak? Ale to już jest grzebanie, delikatnie mówiąc. To samo powiedziałem także, nie wiem, wspomniałem chyba o tym, że jest tu tak zwana kompresja ZRAM stosowana. Nie, nie ma tutaj normalnego tak zwanego pliku wmiany. Nie? No to jest 720p widzę, widzę, widzę po monitorze, że cały ekran zajmuje. No dobra, popatrzcie się, przesuwanie okien jest koszmar. No. Otworzenie monitora systemu to jest zajętość połowa połowy proca który ma 12 wątków, no więc bez sterowników NVIDIA będzie dramat. Natomiast nie ma tutaj po prostu przestrzeni wymiany jako takiej, pliku wymiany. Jest to stosowane tak zwany ZRAM, to jest takie wirtualne, wirtualne urządzenie blokowe tak zwane, tak. Czyli tak byście sobie tą pamięć wirtualną przemyśli do ramu i go w locie kompresowali dodatkowo, tak. Tak to mniej więcej nam wygląda. Być może dlatego takie zużycie tutaj jest, ale wątpię. To jest raczej, raczej przez ten. Przez. no, pokaż mi tutaj procesy. Popatrzcie się. System monitor zajmuje prawie 20% procesora. Wow. No brak sterów, po prostu brak sterów. Tak to mniej więcej wygląda. Nie? No. No tak to wygląda. Pamięć jest około 2 giga zajęte i tego. Tak no no działa, tak, powiem to tak, działa, być może jeżeli też ma Intela, jeżeli też ma Radeona, będzie z tego zadowolony, taki styl pracy będzie mu pasował, no bo system, no nie jest łatwo zniszczyć, powiem to tak, to nie jest tak, że dostaniecie aktualizację, on się rozsypie, tak, bo tu jest zrobione w ten sposób, dostajecie aktualizację całego obrazu systemu, on się tutaj zainstaluje, się sprawdzi w tle. Jeżeli wszystko będzie ok, to wtedy on wam się uruchomi po następnym restarcie jako wasz nowy system. Tak to by nie? Zawsze będziecie mogli sobie w tak zwanym grubie tam przejść do poprzedniej migawki, czyli tego starego systemu, tak aby to wycofać, nie automatycznie. No. Tak to mniej więcej wygląda. Jednemu to pasuje, innemu nie. Po prostu, no. no ja, ja, ja jestem na nie osobiście, dlatego że no, lubię mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Po drugie, problemy z, z NVIDIą w 20, znaczy 2024 roku, to tak średnio naprawdę, średnio, średnio to wygląda. Ja sobie zdaję sprawę, zastrzeżone sterowniki, są problemy i to nie jest de facto wina Suzy, tak, no mają taką politykę, jaką mają. Ale mo można by to jakoś normalnie rozwiązać, bo w wielu dystrybucjach w większości nie ma problemów z Nvidia, naprawdę żadnych, tak. Na, I nawet y, Wayland nawet chodzi na nowo przecież, bo pokazywałem to czy na Fedorze, na Ubuntu i tak dalej. Tutaj mamy jeden wielki kresz na nowo, więc no jest jak jest. Nie? No, no, i tyle, kurczę. No więcej bez tu trzymać nie będę. Widać mniej więcej jak to sobie tutaj tematycznie działa. Jest jeszcze tak jak powiedziałem, wersja Kalpa, czyli z KDE. Ona jest chyba słabiej rozbijana, a E on jest chyba szybciej rozbijany to jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie temat ewentualnie bardziej ogarnąć, powiem tak. W każdym razie no, zdaję sobie sprawę z tego, że Suzy Lip, którego ja używam, 15.6, to będzie chyba jego ostatnie wydanie, nie wiem, czy będzie szesnastka. Fajnie by było, byleby ta szesnastka nie była tylko immutable, bo jeżeli to będzie tylko immutable, to ja susła po prostu pożegnam, bo, bo chyba, że to będzie działać normalnie, tak. To, to by miało, fajnie by było, jakby na była obsługiwana w porządku Nvidia, żeby tutaj nie było większych problemów. Teraz ja z Flatpaków sobie mogę korzystać spoko. Tylko no znowu to, że wszystko jest robione za mnie, tak? Za mnie aktualizacje Flatpaka, za mnie aktualizacje systemu, ja nie mam żadnej kontroli nad tym. Nic, zero po prostu. Tak jak w Windzie praktycznie, tak? Nawet chyba. Chyba bardziej niż w windzie, powiem to w ten sposób, bo w windzie taktuacji możecie sobie je wstrzymać, a tutaj nie. Po prostu nie, bo jest to rąbane do Was i tyle. Możecie na sobie ten system cofnąć później, już po wszystkim, tak. No więc tak to, tak to wygląda. No. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć na ten temat, jak to wygląda, czy ty go używa, czy będzie tego używał albo coś. No i co? I słuchajcie, widzimy się w następnym filmie, ja bardzo dziękuję oczywiście standardowo pod koniec wszystkim wspierającym, oglądającym, łapkującym i tak dalej tak dalej. Sorry, że nie odpisuję na wszystkie komentarze, ale no praca, po prostu to jest moja praca tutaj, uczenie się tego pingwina, przy okazji też ogarnianie tego wszystkiego. No i to wymaga ode mnie bardzo, bardzo dużo czasu, powiem to tak, nie? Więc wybaczcie, że nie na wszystkie komentarze jestem w stanie odpowiedzieć. Dobra, kończymy. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. Tak jak powiedziałem, sekcja komentarzy jest wasza. Dzięki za obejrzenie, do następnego, papa, cześć.